Zaczynamy drugi film, naszą drugą relację z próby bicia rekordu Polski we Władysławowie przez Władek Team. Tak jak wiecie, 10 dni i nocy na plaży. Dzisiaj mamy trzeci dzień. Odwiedziła nas pani Jolanta z przemiłymi dziewczynami. Skąd jesteście? Z Opola. I to jest jakaś zielona szkoła, zielona tak? Zielona szkoła. Od poniedziałku jesteśmy w Chłapowie do piątku włącznie. Dziewczyny, tak się tutaj do was troszeczkę przytulę. Łowimy ryby tam z tyłu, nie? Chłopacy rzucają od 20 metrów do 50. Pomyślałybyście, że tak blisko jest ryba? Wy się tam kąpiecie w sezonie letnim, nie? Na pewno nie. Tak blisko? To... Tak jest. Ale flądra to raczej jest taka ryba, gdzie
żyje na... Na dnie. Na dnie. Na dnie. Czyli to bardzo blisko plaży by było. Tak, co chwilę, jak poczekacie troszeczkę, to my wyciągniemy troszeczkę tych flonder jeszcze i wam pokażemy. One są naprawdę bardzo blisko nas i często, jak się kąpią ludzie, to deptają po flonder. Nie mogę. Co? O Boże, kiedyś Jezu! Po... Nie, dlaczego? No, ja złapałam kiedyś w ręce. W ręce? No. No. Naprawdę bardzo blisko są te flondry i to właśnie chcemy też pokazać uczestnikom tutaj odwiedzającym nas. 15 metrów i mamy takie flondry. Jestem zaskoczona. I to takie 40 centymetrowe, naprawdę no takie, ładnie. Wiecie, bardzo duże. Prawie jak pizza. Fajno. Ale nie o smakopiscy. No, flondry jest dobra. Znaczy ja lubię flondry, ale... Jeden. Jarek i jedzie.
No i mamy kolejny dzień, czwarty dzień z naszych zmagań na plaży we Władysławowie. Tak jak widzicie, przepiękny wschód słońca. Chciałbym też Wam pokazać, jak wyglądało załamanie pogody w nocy. No, nie mamy tego wprawdzie, wiecie, na kamerze nagrane, bo tego aż tak nie widać. Oczywiście po flagach jedynie można byłoby zobaczyć to, te złe warunki atmosferyczne, bo fala jakoś znacząco się nie podniosła. No ale widzicie tutaj to, ten skok w skali Beauforta, jaki jest po prostu w prognozie pogody. No tutaj te warunki na plaży, czy to we Władysławowie, czy na całym wybrzeżu, no są dosyć takie dynamiczne i wędkarze ogólnie morscy no, nazywani są takimi twardzielami, bo ta dynamika tej pogody, te załamania, częste pogody, zmiany kierunków wiatrów, czy nawet takie przejście z w zasadzie gladej, czyli no, takiego stanu, gdzie w zasadzie wcale nie wieje i nie ma żadnego falowania, do typowo sztormowej pogody, no, jest możliwe zaledwie w kilkunastu minutach nawet, także no, my jesteśmy do tego przyzwyczajeni, my twardziele tutaj morscy, ale no, mam nadzieję, że pogoda nam będzie sprzyjać. Jeszcze tydzień czasu jesteśmy tutaj na tej plaży, no i będziemy powijać, ustanawiać ten rekord Polski. Mamy nadzieję, że no, nie będzie burzy, bo w zasadzie tylko i wyłącznie burza nam może pokrzyżować plany, bo podczas burzy oczywiście nie można wędkować. No i w tym momencie, jeżeli byłaby burza, to ze względów bezpieczeństwa musimy zejść z plaży. No i w tym momencie ten rekord Polski zostałby przerwany. No jeżeli mamy sztormową pogodę, porwisty wiatr, czy nawet opady śniegu, no mieliśmy je wczoraj rano, to po prostu, no to oczywiście nas nie zniechęci, żeby stać tutaj na posterunku i dalej łowić ryby. Na relacji z poprzedniego dnia mogliście zobaczyć Krzysztofa, jak wchodził na tą swoją turę nocną, czyli od godziny 21 do 5 rano. Krzysiu, no teraz już mamy turę tą dzienną, była przed chwilą zmiana. Powiedz mi, jak frekwencja z rybkami? No, dzisiejszej nocy trochę nam dopisało. Kolega tutaj, Mirek, złapał ponad 20 flonder. Oczywiście wymiarowych było 20. Było parę niewymiarów, no mi poszło troszeczkę słabiej, było 7 wymiarowych i też 4 niewymiary. Super było, fajna zabawa, oby tak dalej. No Mirek się strasznie cieszył, bo złowił, mówił, 20 flondrę na twoją 20 rocznicę ślubu. No to ja mam dzisiaj takie małe święto, jednak 20 lat to już jest coś z jedną kobietą, także coś wspaniałego. Takie rzeczy tylko w Polsce tak mawiają, a powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo tak, każdy z Władek Teamu może wziąć maksymalnie dwie tury i parę osób takich jest, które biorą te dwie tury. Ty masz drugą turę jutro? Tak, w dniu jutrzejszym też, ale jutro startuję w dzień, od 13 do 21. Czyli dzisiaj krótka przerwa na świętowanie i jutro tak, znowu. Jutro taka święto było dzisiaj, a jutro będzie przyjemność taka dla mnie.